Witam. Dziś chciałbym opowiedzieć troszeczkę na temat ukształtowania powierzchni Polski. Postaram się przybliżyć temat o rzeźbie terenu, jako obserwujemy zarówno w pasie nizin, wyżyn i gór. I tak na dobry początek. Najniżej położony punkt Polski, Raczki Elbląskie, miejscowość, która znajduje się na Żuławach Wiślanych, 1,8 metra poniżej poziomu morza. Najwyższy szczyt Polski, większość z Was zapewne wie, to Rysy, 2499 metrów nad poziomem morza. Cechy rzeźby terenu Polski. Co jest charakterystycznego? Otóż terytorium Polski charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Jak już wspomniałem, mamy niziny, wyżyny i góry. Tutaj zaobserwujemy również polskie wybrzeża, liczne pojezierza, przełęcze, kotliny itd., itd. Pomimo, że mamy bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, niewątpliwie dominującą formą są niziny. Stanowią one aż około 91% powierzchni kraju. Nachylenie powierzchni w kierunku północno-zachodnim. Te nachylenie powoduje, że większość rzek, ich przebieg ma właśnie kierunek północno-zachodni. Pasowy układ rzeźby terenu. W Polsce wyróżniamy 6 takich pasów. Pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin środkowo-polskich, wyżyn polskich, pas kotlin podkarpackich i pas gór, czyli nasze Karpaty i Sudety. Tutaj można dodać, że rzeźba terenu ma przebieg tak zwany równoleżnikowy. Czynniki kształtujące rzeźbę terenu Polski. Lądolód. Ostatnie zlodowacenie miało miejsce w Polsce jeszcze 10-12 tysięcy lat temu. Wówczas to z naszych północnych obszarów ustąpił ostatni lądolód. On miał niewątpliwy wpływ na całą rzeźbę terenu północnej Polski. Morze Bałtyckie, linia brzegowa jest nieustannie kreowana przez nasze morze. I tak jak tutaj widzicie na tych fotografiach, mamy klif, mamy piękne, piaszczyste plaże. Działalność morza może być niszcząca, czyli podmywanie, podcinanie brzegu, niszczenie jego, lub budująca, czyli nanoszenie materiału gdzieś i budowanie pięknych plaż lub na przykład mierzei. Wiatr. Wiatr kreuje również krajobraz. W jaki sposób? Otóż materiał, tak jak tu widzimy, piasek, z którego zbudowane są wydmy, może być przy silniejszych podmuchach przenoszony, czyli wydmy mogą zmieniać kształt lub swoje nawet miejsce. Rzeki. Rzeki również mają wpływ na krajobraz. Materiał, który niosą z górnych odcinków, jest nanoszony gdzieś poniżej. A po prawej widzimy tak zwane meandry, czyli zakola rzeczne. Ruchy górotwórcze, czyli wypiętrzanie mas skalnych. Jak już może ktoś wie, bardzo często spotykane na granicach płyt litosfery. Wówczas to przy zderzeniu takich płyt następuje wypiętrzenie materiału skalnego. Lodowce górskie. Lodowce górskie pojawiają się przy sprzyjających warunkach, czyli muszą zaistnieć trzy takie warunki. Odpowiednia temperatura, opad i odpowiednie nachylenie terenu. I tak jak tutaj widzimy, lodowce górskie pojawiają się zarówno gdzieś na szczytach gór, jak i w ich dolinach. Tutaj chciałbym Wam jeszcze zaprezentować dodatkowo dwa zdjęcia, które obrazują dolinę tak zwaną V-kształtną i dolinę U-kształtną. W momencie, gdy pojawi się lodowiec w dolinie V-kształtnej, może on spowodować w niej pewne zmiany. W wyniku jego ciężaru, w wyniku jego ruchów przemieszczania się, może spowodować pewne zmiany, niszczenie zboczy tejże doliny. I gdy ten lodowiec ustąpi z doliny
V-kształtnej niegdyś, powstanie właśnie dolina U-kształtna. Ruchy masowe. Ruchy masowe, czyli materiał skalny, z którego zbudowane są góry, podlega nieustannemu niszczeniu w wyniku m.in. warunków atmosferycznych, wysokiej, niskiej temperatury, opadów. No i gdy dojdzie do sytuacji, że ten materiał skalny się zaczyna kruszyć, pękać i tak dalej, w wyniku sił grawitacji jest transportowany w dół zbocza. Czyli niegdyś wysokie, strome góry mogą być niszczone i niwelowane. Wówczas ten materiał osypuje się wzdłuż zbocza do samego podnóża. Pasy rzeźby terenu Polski. Jak już wspomniałem, mamy 6 takich pasów. Pozwolę sobie jeszcze raz je przytoczyć. Tak więc pas Pobrzeży, pas Pojezierzy, pas Nizień Środkowo-Polskich, pas Wyżyn, pas Kotlin Podkarpackich i pas Gór. Krótka charakterystyka wszystkich 6 pasów. I zaczynając od północy. Pas Pobrzeży, czyli wybrzeże Morza Bałtyckiego, obszar na pewno lekko falisty, na którym występują, jak tutaj widzimy, mierzeje, wydmy, klify. Tu można dodać, że również obszary depresyjne. Jest to jedyne miejsce, gdzie obserwujemy tego typu obszary. Pas Pojezierzy. Teren już jest bardziej urozmaicony. Występują tu liczne jeziora oraz krajobraz pagórkowaty. Niewątpliwie wpływ na ukształtowanie terenu miało ostatnie zlodowacenie i tak jak już wspomniałem wcześniej, to jest charakterystyczny krajobraz dla rzeźby tak zwanej młodoglacjalnej. Pas Nizień Środkowo-Polskich. Na tym obszarze dominują zazwyczaj równiny, jest niewielka ilość wzniesień, one są nieznaczne. Obserwujemy również szerokie doliny rzeczne. Pas Wyżyn Polskich. No tutaj niewątpliwie rzeźba terenu jest zależna od budowy geologicznej. W tym pasie występują liczne wąwozy, m.in. na Lubelszczyźnie, tak jak tu widzicie po lewej stronie. Skałki wapienne, maczuga Herkulesa. No i na pewno zróżnicowane wysokości względne, czyli pomiędzy podnóżem a szczytem wzniesienia. Pas Kotlin Podkarpackich to naturalne obniżenie pomiędzy pasem wyżyn oraz gór. Ma charakter, uwaga, nizinny. I co jest warte zauważenia, skoro ma to charakter nizinny, jest to teren obniżony w stosunku do wyżyn i gór, zapewne z ich zboczy będą spływać liczne rzeki i potoki. I ostatni pas gór. Tutaj obserwujemy duże wysokości względne, czyli pomiędzy podnóżem a szczytem wzniesienia bądź góry. Piętrowość klimatyczno-roślinną, czyli wraz z wysokością może się zmieniać temperatura, szata roślinna oraz przełęczy i liczne potoki. I zadanie dla Was. Spróbuj zapisać nazwy wszystkich pasów rzeźby terenu, jakie występują w Polsce, zaczynając na przykład od północy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.